Niektórzy mówią, że była to najważniejsza wojna w Europie przed 1939 rokiem. Wojna polsko-rosyjska, polsko-radziecka albo polsko-bolszewicka. Bez względu na nazwę, konflikt z 1920 roku wciąż pobudza współczesną wyobraźnię społeczną. Dziś, 100 lat od tej wojny, rozmawiamy w gościnnych murach Biblioteki Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach Festiwalu Nauki. Rozmawiamy z wybitnymi specjalistami, specjalistką z zakresu historii i historii kultury XX wieku. Po mojej lewej stronie pani doktor Maria Antosik-Piela, dalej pan profesor Tadeusz Rutkowski i pan profesor Piotr Majewski. Wojna 1920 roku. Nieoczywistości, niespójności i niekonsekwencje. Jak spojrzymy do katalogów bibliotecznych, bibliotek polskich czy bibliotek zagranicznych, liczba publikacji poświęconych wojnie 1920 roku jest ogromna. Wciąż jednak jest to konflikt zbrojny, jednak jest to wydarzenie historyczne, które pobudza dyskusję, pobudza wyobraźnię i skłania do kolejnych refleksji. Zastanówmy się więc może, jakie pytania trzeba jeszcze zadać w sprawie wojny 1920 roku, jakie pytania wśród tych wielu, które już do tej pory padły, wśród tych, które do tej pory, na które do tej pory szukano odpowiedzi. Pani doktor. Z mojej perspektywy, czyli badaczki literatury i badaczki kultury, to akurat mogę powiedzieć, że pytań można zadawać mnóstwo, ponieważ w przeciwieństwie do badań historyków, to akurat badacze literatury chociażby tematem wojny polsko-bolszewickiej praktycznie się nie zajmowali. Może w tym roku na okoliczność rocznicy wyjdzie jakaś książka, nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o właśnie takie badania dotyczące kultury i literatury, no to rzeczywiście nie ma żadnego pogłębionego opracowania. W związku z tym ten, kto się zajmie tym tematem, może zadawać mnóstwo pytań. Na pewno jedną z pierwszych byłoby takie, jaką rolę odegrały środowiska twórcze w trakcie wojny polsko-bolszewickiej. Wiadomym jest, że przecież część przedstawicieli świata artystycznego jako ochotnicy walczyli na froncie i to byli nie tylko już wtedy uznani na przykład literaci, ale też artyści. Ponad 170 artystów plastyków walczyło, prawda, na froncie. A jeśli chodzi o pisarzy, no to rzeczywiście Kadan Bandrowski i Tadeusz Dołęga-Mostowicz, późniejszy autor bestsellerowych powieści, to byli bracia Mackiewiczowie, ale też przecież Władysław Broniewski, wielokrotnie odznaczony. I myślę sobie, że to byłby taki temat, który byłby warty analizy, jakiejś interpretacji, czyli jak rzeczywiście środowiska twórcze potrafiły się skonsolidować w tych swoich nastrojach patriotycznych, I rzeczywiście albo walczyli na froncie, albo działali w komitetach propagandy. Innym pytaniem jest też, jaki charakter miała ich działalność artystyczna. Ja może skupię się tylko na literatach, natomiast wiadomym jest, że plastycy również się zaangażowali, tak, tworzyli plakaty propagandowe. Następnie aktorzy brali udział w propagandowych filmach i w sztukach teatralnych, tak. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, no to powstało bardzo wiele tekstów literackich, które dotyczyły właśnie wojny polsko-bolszewickiej. Na początku, rzecz jasna, no to była literatura wybitnie agitacyjna, wybitnie propagandowa, nie zawsze o wysokich walorach literackich.
ale chyba to nie był jej charakter. To znaczy ona miała mobilizować i społeczeństwo, ale też dodawać, nie wiem, jakieś otuchy żołnierzom. Często to były poezje, które potem były traktowane jako piosenki. No i rzecz jasna, później dopiero nastąpił ten nurt prozy, czy w ogóle literatury poświęconej wojnie, w której dochodziło już, autorzy próbowali już nadać swoim dziełom jakieś refleksje odnośnie wojny właśnie. I myślę, że taka analiza tych tekstów, która, no jak mówię, tego po prostu tymczasem nie ma, są jakieś wstępne rekonesanse, ale mało znane, to myślę, że to jest jedno z takich podstawowych pytań, jakie mogłoby się pojawić właśnie w kontekście badań literatury, czy w ogóle badań z zakresu kultury odnośnie właśnie tego, odnośnie wojny polsko-bolszewickiej. A więc walka piórem, walka pędzlem, wkład do poczynienia tej ogromnej mobilizacji, jaka miała miejsce w obliczu śmiertelnego przecież dla odrodzonego państwa polskiego niebezpieczeństwa. Ale wróćmy do pytania. Panie profesorze, jakie jeszcze znaki zapytania stoją przed nami, mimo tego gąszczu publikacji poświęconych wojnie 1920 roku? W moim przekonaniu ten gąszcz publikacji jest dosyć złudny. Mianowicie badania nad 20 rokiem, naukowe badania zaczęte jeszcze w dwudziestoleciu zostały w dużej mierze przerwane przez okres PRL-u. Wtedy to, co badano, to w dużej mierze w sposób ułomny, pod presją, wieloraką presją cenzury, także autocenzury. To, co publikowano na Zachodzie, na emigracji, to głównie jednak wspomnienia i analizy oparte na wcześniejszych badaniach. Czyli w zasadzie no, trudno powiedzieć, że jest taka zupełna biała plama, jeśli chodzi o 20 rok przez te 45 lat po II wojnie światowej, ale niewątpliwie nie był to okres sprzyjający intensywnym badaniom ze strony polskiej, no i oczywiście sowieckiej także. Potem mamy taki krótki wysyp, intensywny dosyć publikacji, odrabiający zaległości. I w zasadzie, to oczywiście jest moje osobiste zdanie, polska historiografia w dużej mierze mieli to, co do tej pory zrobiono. Czyli nie ma takich źródłowych, pogłębionych, szeroko zakrojonych badań, które by podważały, czy uzupełniały, poszerzały naszą wiedzę od zera, taką, od poszczególnych wydarzeń, poszczególnych terytoriów do wielkiej syntezy. No nie mamy takiej syntezy, o której można powiedzieć, że ona jest zrobiona tak właśnie już bardzo głęboko, bardzo solidnie dokumentalnie. Właściwie w większości są to rzeczy już w tej chwili popularne, mające często cechy ciekawych spostrzeżeń, ciekawych analiz, ale jednak oparte w dużej mierze na badaniach dosyć powierzchownych. Mam wrażenie, że zasoby polskich archiwaliów nie są w tej mierze dobrze wykorzystane. No, dramat zupełny, jeśli chodzi o stronę sowiecką. No, dla Rosji dzisiejszej wojny 20 roku nie jest czymś, czym oni by się specjalnie fascynowali. Nie powstaje dużo takich źródłowych publikacji. I w zasadzie Rosja bolszewicka w wojnie 20 roku jest rozpoznana w sposób, moim zdaniem, absolutnie powierzchowny. Tak, wiemy to, co pisano, przeżuwamy właśnie wspomnienia Tuchaczewskiego, przeżuwamy te podstawowe informacje o raporty wojskowe, ale tej szerszej perspektywy, takiej właśnie pogłębionej zarówno samych działań wojennych, samej Armii Czerwonej, działań Armii Czerwonej, ale także i społeczeństwa bolszewickiego, propagandy bolszewickiej, którą ja osobiście niedawno próbowałem trochę zbadać, no to jest zupełnie prawie nieruszone. Tak? Mamy 5 plakatów, no może 10 plakatów, kilkadziesiąt ulotek, natomiast cała ta ogromna machina propagandowa, jaka została uruchomiona w Rosji bolszewickiej, począwszy od wiosny 20 roku, ale i wcześniej, w zasadzie jest niezbadana. W polskiej historiografii na przykład utwory Majakowskiego, który pisał dosyć regularnie wierszyki takie właśnie agitacyjne, są w zasadzie nieznane, nie wydane po polsku. Są tylko dostępne z lat 60. po rosyjsku, a innych poetów, tak? A innych. To samo dotyczy to, o czym wspomniała moja przedmówczyni, czyli na przykład
refleksów tak, w wojny z 20 roku w sowieckiej opinii publicznej. I zarówno w momencie właśnie samej wojny zaraz po, jak i dwudziestolecia międzywojennego. Tak, sporo pisano, podobnie jak w Polsce były te liczne wspomnienia pisane, próby jakiejś, prawda, interpretacji. Duże mierze propagandowe, tak, ale bardzo interesujące, które po prostu nikt się tym poważnie nie zajmował. Więc tyle, tak mi się wydaje, że to, co wiemy, to w dużej mierze ciągle jednak jest takie iście po powierzchni, tak, czyli jakby przy niewielkim stopniu próbujemy wejść głęboko i poszerzyć ten obraz, tak, uzupełnić ten obraz, który powstał w latach międzywojennych i powiedzmy na latach 90. Być może właśnie obchody setnej rocznicy coś tutaj zmienią, ale też na podstawie tego, co się pokazuje, mam wrażenie, że raczej się powiem w interpretacji, a nie próby, prawda, źródłowej weryfikacji test postawionych kilkadziesiąt albo nawet więcej lat temu. Być może jednym z utrudnień, które leżą u podstaw tego, co pan profesor mówi, są chociażby trudności z dostępem do archiwów w dzisiejszej Federacji Rosyjskiej, chociaż tu trzeba by przyznać, że raczej bardziej administracyjne niż polityczne, prawda? Administracyjne, więc finansowe, organizacyjne, tak, niż polityczne już w tej chwili. No dobrze, generalnie mam takie przeświadczenie, że oczywiście okres II wojny światowej, nam bliższy zresztą chronologicznie, jest rzeczywiście no, daleko bardziej rozpoznany i rzec tak może bardziej modny, jeśli chodzi o zainteresowania badaczy, ale wróćmy do naszego pytania i tej wojny, o której rozmawiamy. Panie profesorze, jakie pytania trzeba by jeszcze zadać według pana z perspektywy historyka XX wieku dotyczące historii wojny 1920 roku? No więc ja właściwie zgadzam się w dużej mierze z tym, co powiedział profesor Rutkowski, tylko może bym to trochę bardziej zniuansował. To znaczy powiedziałbym tak, że chyba najlepiej jest mimo wszystko, jeśli chodzi o militaria. To znaczy te militaria są dość dobrze przebadane. Jest kilku historyków, którzy się tym no, zajmują od 20 czy więcej lat. Napisali no, bardzo systematycznie o samej Bitwie Warszawskiej i kilku innych epizodach tej wojny. Cały czas są tam oczywiście jakieś pola do zagospodarowania, jak chociażby tak zwana ofensywa Tuchaczewskiego, czyli to, co się dzieje pomiędzy radzieckim atakiem na północnej części frontu i dojściem Armii Czerwonej pod Warszawę. Do tego są archiwalia. No, dzisiaj mój student właśnie bronił pracy dyplomowej na ten temat, więc na bieżąco jestem z tą tematyką i da się z tego całkiem wiele, z tych archiwaliów wiele nowego wycisnąć i to tak jakoś uporządkować. To raz. Po drugie, inne tematy są, powiedziałbym, jakoś tam już eksplorowane, ale pewnie przydałoby się te badania pogłębić. Na przykład badania nad postawami społeczeństwa polskiego w czasie wojny. Były dwie, jeśli dobrze pamiętam, prace Janusza Szczepańskiego. Jedna poświęcona Mazowszu, druga w szerszej perspektywie. No ale niewątpliwie dałoby się jeszcze ten temat no, rozszerzyć, uwzględniając chociażby stosunek mniejszości narodowych do wkraczającej Armii Czerwonej i stosunek etnicznych Polaków, władz polskich do tych mniejszości. Chociażby sprawa no, obozów Jabłonnej dla żydowskich, czy dla żołnierzy Wojska Polskiego pochodzenia żydowskiego, na pewno wymagałaby, powiedziałbym, no nie odkrycia, bo to jest znany fakt, ale jakiegoś zintegrowania z tym głównym nurtem badań. To no i pogłębienia ich jednak, bo to, tak, co wiemy o Jabłonnej, to w zasadzie są lata 60., 70., tak? Tak, a na pewno
Są jakieś też źródła, być może żydowskie, które należałoby uwzględnić. Źródła właśnie radzieckie, które też pewnie coś na ten temat mówią. Więc sprawy wewnętrzne. Trzy to są sprawy międzynarodowe i tutaj też bym powiedział, że nie jest wcale tak źle, bo na przykład są prace z kolei Andrzeja Nowaka o postawie Zachodu. On to nazywa zdradą, to można oczywiście polemizować, czy to jest słuszne, czy nie. Natomiast stosunkowo mało wiemy o państwach ościennych. Na przykład o Czechosłowacji, którą ja się zajmuję i która jest trochę tak mitologizowana jako taki, prawda, zły sąsiad wbijający Polsce broniącej się nóż w plecy, co pewnie do pewnego stopnia było prawdą, ale też nigdy nie zostało przebadane nawet przez czeskich historyków na takim poziomie lokalnym. Czy rzeczywiście te transporty były zatrzymywane, jeśli tak, to jaki procent, w jakich konkretnie okresach, jaki to miało wpływ na sytuację walczącej Polski. To samo jest z Niemcami. To jest przecież wielki sąsiad Polski, który ostrzy sobie zęby już na jakiś kawałek rozpadającego się polskiego państwa, jak uważano w Berlinie, no i prowadzi jakąś politykę. Pozwala przechodzić oddziałom rozbitej Armii Czerwonej przez Prusy Wschodnie. To wszystko są tematy, które gdzieś tam jakoś zostały no, poruszone, ale... Na poziomie ogólnym. Tak. Natomiast właśnie nie możemy wyrywać tych ogólnych test, badając, tak jak właśnie profesor Majewski powiedział, od dołu, od poszczególnych województw, terytoriów, prawda, społeczności. No właśnie to jest niewątpliwie wielka rzecz do zrobienia. Ja bym się trochę zgodził z tym, że rzeczywiście archiwalia, jeśli chodzi o wojskowość, są i sporo do zrobiono. Ale mam wrażenie, że właśnie bardzo wielu takich szczegółowych tematów albo nie przebadano, albo gdzieś one zanikły w oddziaływaniu na syntezę. Na przykład byłem recenzentem świetnej pracy o polskim kolejnictwie wojskowym z okresu 20 roku. Tam wychodzi całe spektrum zarówno ogromnej pracy organizacyjnej, ale na przykład także postaw, zachowań oficerów, tak, poszczególnych osób, poszczególnych oddziałów. Cała ta machina odwrotowa, przecież trzeba było to magazyny, uzbrojenie ludzi, zaopatrzenie, no wszystko wycofać w ciągu półtora miesiąca pod Warszawę. A potem albo zniszczyć, a z powrotem potem przewieźć tak, w drugą stronę, żeby wojsko miało co jeść, co pić i z czego strzelać. W związku z czym tutaj wychodziło sporo takich pytań badawczych, o których faktycznie no, to, o czym mówiłem, czy właśnie ten takie ogólne spojrzenie na bitwę warszawską, czy na wojnę, w dużej mierze tych kwestii nie uwzględnia. Znaczy ciągle się właśnie nie próbujemy tez jednak tych takich stawianych, ogólnych weryfikować. Tak? No to, co w przypadku Czechosłowacji, myślę, polskiej armii też dotyczy. Tak? Znaczy, że wiele rzeczy jest przyjmowanych, że zostało ustalone, że na przykład wiadomo i badacze po raz enty, prawda, przyjmują te same tezy, nie próbując jednak pójść do Centralnego Archiwum Wojskowego i poszukać, czy nie ma jednak jakichś, prawda, w różnych miejscach dokumentów, które na przykład pokazały trochę w innym świetle zarówno postawy polskich żołnierzy, tak, czy działalność dowództwa. No tutaj faktycznie na tym poziomie dowództwa centralnego to zrobione chyba najwięcej, ale też mi się wydaje, że no wiele kwestii spornych, które gdzieś tam rytualnie są powtarzane, właśnie typu ten Piłsudski, który opuszcza wojsko i sobie jedzie do ukochanej, tak, no ciągle jest na poziomie bitwy między prawicą a lewicą. Tak. Święty wódz, jest taki wątek romantyczny przecież. No, ewidentnie, tak? Natomiast no, jedni się okopują na pozycjach, że w zasadzie załamany nieudacznik, prawda, sobie pojechał gdzieś do kochanki i w zasadzie odpuścił wojnę. No inni mówią, no, że właśnie zrobił co było do zrobienia i jechał do wojsk, żeby osobiście kierować ofensywą. No i ten ping-pong w zasadzie od lat kilkudziesięciu się nie zmienia. Wydaje mi się, że no, jest jeszcze trochę rzeczy, które można by właśnie zobaczyć, czy on był w kontakcie, czy nie był w kontakcie, tak, czy jaki był jego wpływ na to, co się działo pod Warszawą, czy był, czy go nie było. No, czasami może to się nie udać, ale wydaje mi się, że tego akurat nie zrobiono. Tak, wszystko się zamyka w takiej wiedzy, która jest oczywista. Pamiętam wystąpienie pana profesora
Nowika na jednej z konferencji, kiedy opowiadał, że wcale nie tak dawno rozplątywał sznurki, którymi związane były paczki dokumentów poświęconych właśnie wojnie 1920 roku, których nikt przez te lata nie oglądał. Więc rzeczywiście potencjał jest i tak jak Państwo mówicie, chociaż być może ta ilość prac jest złudna, ale jednak jakieś badania prowadzone były i coś się w aspekcie wojny 20 roku działo. Odwróćmy więc może moje pytanie. Odwróćmy więc w następującym kierunku. No dobrze. Zadawano rozmaite pytania i próbowano badać różne aspekty konfliktu 20 roku. Nie wszystkie, jak już wiemy. Czego w tych badaniach nie udało się dokonać? Co próbowano zrobić, a co nie doszło do skutku, nie miało swoich dobrych rezultatów i dlaczego? Zacznijmy może teraz od pana profesora Piotra Majewskiego. No, mnie się wydaje, że jakoś odpowiedział na to pytanie już mój przedmówca, wskazując na ten niezwykle upolityczniony spór o autorstwo zwycięstwa pod Warszawą i no właśnie taką przepychankę między prawicą a piłsudczykami, która trwa do dzisiaj i powiedzmy sobie szczerze, no jest to dosyć kuriozalne i śmieszne, że 100 lat po wydarzeniach, które no dawno przebrzmiały, tak, ludzie nie potrafią, często badacze nie potrafią spojrzeć na taki problem sine ira et studio, no i potraktować Piłsudskiego i jego adwersarzy jako postaci historyczne, które są uwikłane w różne wzajemne spory, interakcje, no ale ostatecznie, no co to zmienia? Czy Piłsudski miał, nie wiem, 45% udziału w tym zwycięstwie, czy tylko 37%? Czy słuchał Weiganda, czy wymyślił wszystko samemu? No są to jakieś tam interpretacje historyczne. Trochę mnie, prawdę mówiąc, dziwi i zawsze zastanawia ta nasza niemożność wzbicia się ponad ówczesne podziały, no bo one już dzisiaj też w ogromnej większości nie istnieją, a jakoś jesteśmy więźniami tamtych ustaleń. Po drugie, czy właściwie więźniami wykopanych wtedy okopów. Po drugie, myślę, że są takie, tutaj z kolei bym nawiązał do tego, co sam mówiłem, są takie prace, które otworzyły pewne tematy, ale no na pewno te tematy wymagałyby pogłębienia i szerszego potraktowania. Przypominam sobie sprzed kilku lat taką pracę na przykład Pawła Śpiewaka, Żydokomuna. I to jest temat, który niewątpliwie jest szalenie ważny i w czasie wojny 20 roku ten stereotyp Żydokomuny się przecież w Polsce ugruntowuje. On oczywiście o tym pisze, ale w moim przekonaniu to też wymagałoby no, znacznie obszerniejszego studium, które by ograniczało się tylko właśnie do wojny polsko-bolszewickiej i tego, w jaki sposób ten wizerunek Żyda komunisty był propagowany, budowany, jak to się miało do postaw społeczności żydowskiej, prawda, i tak dalej. Pani doktor, jak to wygląda z perspektywy historyczki literatury, historyczki kultury? Czego próbowano dokonać w tym, jak już usłyszeliśmy, niezbyt wielkim zbiorze poświęconych wojnie 1920 roku, a co się nie udało? Ja myślę, że raczej można powiedzieć, co się nie udało, ponieważ tak naprawdę być może nikt się tym nie zajął. No to takie dwie kwestie mi przychodzą do głowy. Jedna to niedostateczne wykorzystanie literatury dokumentu osobistego, to znaczy wspomnień, dzienników, pamiętników, relacji i tak dalej. Listów. Nie tylko autorów, którzy rzeczywiście byli bezpośrednio zaangażowani w działania na froncie. No, zachowały się i jakieś wspomnienia właśnie literatów zawodowych, jak nie wiem, Rembek czy Władysław Broniewski, ale przecież jest też szereg rozmaitych wspomnień, które mam wrażenie zresztą po 1989 roku są coraz częściej i chętniej publikowane,
którzy przecież no, nie byli ludźmi pióra zawodowymi. Ale to, co mnie by na przykład interesowało, to raczej ta literatura dokumentu osobistego pisana przez ludność cywilną. Bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o właśnie badania tego typu piśmiennictwa, to akurat chyba nie ma, mam wrażenie, publikacji na ten temat. A przecież zachowały się rozmaite wspomnienia, dzienniki, pamiętniki osób, które no, żyły w czasie wojny właśnie jako ludność cywilna, szczególnie kobiet przecież. I tam myślę, że można by było taki no, katalog, nazwijmy to jakichś lęków społecznych, prawda, spróbować stworzyć lęków przed śmiercią, lęków przed śmiercią bliskiej osoby, lęku wreszcie przed zniszczeniem dobytku, no i oczywiście lęku przed bolszewikiem, to takie jest typowe też dla pisarstwa kobiet, prawda, i to też myślę można by było prześledzić, jak ogromny wpływ miała polska propaganda, która kreowała ten wizerunek, prawda, bolszewika, pół zwierzęcia, pół człowieka i rzeczywiście w tej literaturze dokumentu osobistego właśnie wyraźnie widać, jak kobiety po prostu są przerażone wizją tego, że bolszewicy mogą, prawda, jakby zwyciężyć i wtedy los Polek, prawda, będzie tragiczny. Ale inną kwestią, o której już pan profesor mówił, jest kwestia mitu Żyd do komuny, bo o tym w ogóle się nie mówi, jak wiele, nie tylko w jak wielu tekstach polskich ten mit funkcjonuje, był przedstawiany, a oprócz tego cały właśnie arsenał stereotypów antysemickich. I myślę, że to jest akurat taki temat, który koniecznie powinien zostać opracowany. I rzeczywiście te powieści na przykład, które się ukazywały w tamtym czasie, to ten mit Żydokomuny, Żydów, którzy współpracują z bolszewikami, bądź w innym wariancie bolszewicy są na usługach Żydów, tak? Albo to Żydzi odpowiadają za rewolucję, ponieważ mszczą się na Polakach za odwieczne tam upokorzenia. I to są takie wątki, które mam wrażenie nie zostały przebadane. Inną znowu kwestią jest też to, jak w prasie żydowskiej w tamtym okresie walczono z mitem Żydokomuny. To jednak jest też istotna kwestia, że publicyści na łamach prasy rzeczywiście próbowali tłumaczyć swoją perspektywę i odżegnywać się za wszelką cenę od związków z bolszewikami. Ja myślę też, że wieloetniczna, wielonarodowa, wieloreligijna, odrodzona Polska to było takie miejsce, w którym tej części właśnie, chociażby ten klucz podziałów etnicznych uwzględnić, te części w różny sposób odpowiadały właściwie na wojnę 20 roku i chyba trochę brakuje chociażby badań dyskursywnych, które by w jakiś sposób pokazywały stanowiska, język, argumentacje poszczególnych grup, nie tylko Żydów zresztą. Myślę, że chyba najlepiej jest z Ukraińcami pod względem badań, ale także Białorusinów, o których się często zapomina, czy Litwinów, ale także mniejszości niemieckiej chociażby, prawda? Nie mówiąc już tylko o kontekście polityki zagranicznej, ale o ludziach, którzy mieszkali na terytorium II Rzeczypospolitej. W jaki sposób oni odnosili się do wojny, jak też ucierpieli w czasie działań wojennych, bo przecież byli również często ofiarami tej wojny. Proszę Państwa, pan profesor Rutkowski rozpoczął temat, który inspiruje mnie do zadania kolejnego pytania i pogłębienia rozmowy o narracjach właśnie, czyli o tym, w jaki sposób przedstawiano wojnę 1920 roku. Zaczął pan profesor właściwie od przedstawienia nam takiej sinusoidy, to znaczy jakie warunki zewnętrzne, tak to określam, więc polityczne przede wszystkim, warunkowały to, czy o wojnie 20 roku się mówiło, czy ją badano przede wszystkim rzetelnie, czy też badano z dużą dozą ideologizacji na potrzeby ówczesnej polityki.
Tymczasem wiemy, że wojna 20 roku została okrzyknięta przecież w międzywojniu fundamentalnym, takim jako fundamentalne, ważne zdarzenie. No wręcz element tego mitu założycielskiego II Rzeczypospolitej, prawda? Nazwisko Piłsudskiego chociażby wypływa w związku z tą wojną bardzo mocno i legenda marszałka, proszę mnie tu poprawić, jeśli się mylę, jest, zdaje się, budowana w związku z rokiem 20, ale ma oczywiście swoich oponentów już wtedy. Dalej, jak pan profesor mówił, zapomina się nieco o całej sprawie, a potem mamy kolejne Rzeczypospolite, kolejne odsłony zmian politycznych. Porozmawiajmy chwilę o tym, czy te zmiany polityczne wpływają, a jeśli tak, i wpływały, a jeśli tak, to jak bardzo na narrację, na opowieść o wojnie 20 roku. Skupmy się może na czasach bardziej nam bliższych, bo sądzę, że okres międzywojenny jest dość jasny naszym widzom. Jak to się działo właśnie po II wojnie światowej? Czy są tutaj wyraźne okresy, kiedy zupełnie inaczej, czy zmienia się mówienie o wojnie zarówno z perspektywy historycznej, jak i z perspektywy kultury tamtego okresu? Bardzo proszę, panie profesorze, może zacznijmy tym razem od pana. Ja bym tu chciał oczywiście poszerzyć trochę tą perspektywę, którą pan profesor tutaj zaproponował, mianowicie też o stronę sowiecką, prawda? Bo oczywiście dla Polski, dla później obozu rządzącego 26 roku w Polsce, dla głównych partii politycznych, no, rok 20, odzyskanie niepodległości jest tym fundamentem państwa i fundamentem narracji także politycznej, no jest to oczywiste, prawda? I wtedy powstało bardzo wiele różnych wartości prac, zwłaszcza obóz rządzący w Polsce w roku 26 rozbudował te badania, zbieranie relacji, prawda, i pisarstwo dosyć jednostronne, bardzo upolitycznione, ale też niosące sobie jednak sporą wartość informacyjną, którą dopiero dzisiaj możemy, prawda, na kanwie badań już archiwalnych od tych ustaleń, czy trochę mniej korzystać z tych ówczesnych dokonań. Natomiast także dla strony sowieckiej wojna 20 roku jest niezwykle istotna, bo ona buduje tożsamość, prawda, nowego polityki, nowego państwa, które dostało pstryczka, prawda, któremu się polityka nie powiodła, którego działania zostały ze strony przez Polskę powstrzymane. I ja tu się odwołam może do przykładu, który jest ciekawy. W 1941 roku nakręcono w Związku Sowieckim film Pierwsza Armia Konna, przełamanie polskiego frontu. Jest to film kuriozalny, niezwykle dobrze nakręcony, świetny, pokazujący moim zdaniem kapitalnie kompleks Polski właśnie ówczesnych elit, znaczy Józefa Stalina. Film, mówiąc w ogromnym skrócie, pokazuje Józefa Stalina, który dowodzi armią, pierwszą armią konną właśnie w odparciu polskiego ataku i przełamaniu polskiego frontu w lecie 20 roku. Nie jest pokazane tylko to przełamanie frontu, czyli właśnie ten początek lipca 20 roku i ten Stalin, który nad wszystkim czuwa i potem ma taką właśnie mapę Europy na sam koniec i mówi, no tak, z Polską już skończyliśmy, nie z Ukrainą już skończyliśmy, a teraz, prawda, czas na następne i jest cała Europa, prawda, pokazana na tym. I ten film nie wszedł na ekrany, bo właśnie 22 czerwca 1941 roku zmieniła się sytuacja, ale właśnie pokazuje ten kompleks Polaków, polskich panów właśnie, którzy tutaj napadli na Rosję, tak to przedstawiane. No i to, myślę, jest dosyć mało zbadane, właśnie tak jak już wspominałem, głębszy społeczny kontekst tegoż odbioru właśnie 20 roku w Związku Sowieckim, ale także badań. No, Polska się po wojnie przyjmuje perspektywę sowiecką, czyli właśnie tych burżuazyjnych, kapitalistycznego, agresywnego państwa, które napadło na mimujący pokój Związek Radziecki, no, rewolucja się nie udała, no bo był terror. No. Potem od lat 60. powolutku ten schemat jest przełamywany, ale w zasadzie no jest to jednak temat mało badalny. Jeszcze politycznie trochę tak,
Pojawiają się i publikacje dokumentów strony polskiej i wstępne analizy, prawda, bardzo politycznie spaczone, ale nie ma możliwości takich źródłowych badań, nawet na zasadzie, prawda, tak jak żeśmy to postulowali, czyli kolejnych powiatów, kolejnych jednostek, poszczególnych jednostek, poszczególnych kwestii właśnie społecznych także, prawda. To wszystko jest pod bardzo ostrą cenzurą. I dopiero właśnie o wojnie 20 roku zaczyna być z punktu widzenia nauki, tak nie tylko nie polityki, mówione szerzej w latach 80., a zwłaszcza w latach 90. i troszkę później. Pojawiają się właśnie może przesadnie przeze mnie zlekceważone niektóre poważne prace, bardzo daleko posuwające czy prawda, weryfikujące dotychczas obraz, ale mam wrażenie, że w dużej mierze to wszystko jest tak troszeczkę paradoksalnie w tej III Rzeczypospolitej na początku ku pokrzepieniu serc. Tak? Znaczy, biliśmy bolszewików, pod tym podglebiem solidnych badań no, często są interpretacje, które można spokojnie znaleźć w piśmie Niepodległość z lat 30. Prawda? I troszeczkę dopiero teraz właśnie kwestie właśnie bardziej poważniejszych badań, czy mniejszości narodowych, prawda, czy kwestii społecznych, reakcji społecznych, no w końcu to była wojna prowadzona w ogromnej biedzie, w takich warunkach, które dzisiaj są już zasadniczo trudno wyobrażalne. Czy kwestia dezercji, czy kwestia właśnie różnego typu bandytyzmu, prawda, czy postaw po prostu tchórzowskich, to gdzieś się nie przebija, tak, przez nurt, nie niuansuje tego takiego jednolitego obrazu, prawda, naród się zjednoczył i poszedł mieć bolszewika. No, obraz oczywiście jest bardziej zniuansowany, oczywiście jego efekt, prawda, czy ostateczny puenta jest wiadoma, ale wydaje mi się, że ciągle jesteśmy trochę niewolnikami tego obrazu, który został stworzony w latach międzywojennych i utrwalony przez okres komunizmu, prawda? Kiedy no ten o tych sprawach mówiło się bardzo delikatnie, czy głównie nieoficjalnie, no często właśnie ja sam byłem tak żywym czytelnikiem właśnie prac wydanych przez Instytut Badania Historii Najlepszej Polski im. Józefa Piłsudskiego, no, utrzymanych w tonie hagiograficznym, no bo to był owoc zakazany, prawda, nasiąkało się tą narracją w sposób naturalny. W kontrze do bardzo ciemnej, bardzo takiej właśnie pesymistycznej, antypolskiej w zasadzie wersji podręcznikowej. To wyobrażenie budowane od czasów międzywojnia, takie powiedzmy heroiczne, które oczywiście nie jest zupełnie bezpodstawne przecież. To był wielki wysiłek całego społeczeństwa, często bardzo młodych ludzi. Jest no, bardzo formatywne, jak pan profesor powiedział. A jak to wygląda w literaturze pięknej? Jak literatura dwudziestowieczna, to znaczy ta może bardziej współczesna, nie międzywojenna, reaguje na tematykę? Jakie obrazy nam przekazuje, używając przecież innych środków wyrazu trochę i innego języka. Pani doktor. Problem polega na tym, że jeżeli rzeczywiście mówimy o literaturze, o wojnie polsko-bolszewickiej, no to ten podstawowy korpus tekstów byłby jednak w dwudziestoleciu międzywojennym. Poza tym ta zmiana narracji, no niewątpliwie ze względów politycznych, jakby sprawiła, że do 1989 roku no, ten temat nie był podejmowany, prawda, w literaturze. Co więcej, jakby widać, jak zmiana narracji realnie wpłynęła na życiorysy pisarzy. Przecież te powieści, które przed wojną uchodziły za znakomite, jak na przykład W polu Stanisława Rembeka, którą zresztą uważam należy przypominać Polakom, bo jest znakomita. Przecież po wojnie, po II wojnie światowej została uznana za antyradziecką, wycofana z bibliotek, nie było wznowień, a autor rzeczywiście w czasach stalinowskich po prostu biedował, tak, nikt go nie wydawał. I dopiero ten zwrot możemy zauważyć po 1989 roku, ale też raczej incydentalnie pojawiają się powieści, które jakoś rzeczywiście próbują nawiązać do tego
jakby nazwać to mitu tak naprawdę wojny polsko-bolszewickiej, czyli to jest mniej więcej to, co pan profesor mówił, tylko w przełożeniu na język literacki. Jakby wracamy do tych wzorców, które zostały wytworzone w międzywojniu, to znaczy absolutnego zwycięstwa, tak, arcypatriotyzmu, no jakby dziejowego wydarzenia w naszej historii, ale rzeczywiście to nie są teksty, które mają jakieś wybitne walory literackie, one gdzieś sobie tam funkcjonują. I też myślę sobie, że rzeczywiście ten temat wojny polsko-bolszewickiej dla autorów dzisiejszych to chyba nie jest, no, może tymczasem, tematem, który by chcieli podejmować w swojej twórczości, więc myślę, że ta narracja, o którą pan profesor pytał, no to jest rzeczywiście, widzimy to, co się działo w dwudziestoleciu międzywojennym, widzimy to, co się nie działo po II wojnie światowej, no i rzeczywiście ten powrót do tego mitu Polaka jako przedstawiciela narodu wybranego, który, prawda, za pomocą boskiej interwencji jest w stanie pokonać bolszewików. Tak. O. Mity, jak widać, gruntują się nie tylko w pracach historycznych, ale mamy jeszcze jedną sferę. Panie profesorze, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, plany budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej. Jak ważną rolę dla współczesnej Polski, Europy generalnie w opowiadaniu, wyjaśnianiu historii, tłumaczeniu zawiłości dotyczących naszej przeszłości pełnią muzea, już wiemy. Jakie współcześnie wykonywane działania, podejmowane działania zauważałby pan w odniesieniu do właśnie wojny 20 roku i opowieści o niej właściwie? Czy te opowieści będą z gruntu inne od międzywojennych, czy tak jak w przypadku historiografii i literatury, czy szerzej kultury, będą powielały okres międzywojenny? Jak pan sądzi? No, ja tego nie wiem, dlatego że nie istnieje ani muzeum, może tak, nie istnieje wystawa. Ale dużo się o tym mówi. No tak, ale tak naprawdę nie wiemy, jak ta wystawa będzie wyglądała. Z tego, co ja słyszałem, to ma być to muzeum ukazujące nie tylko postać Józefa Piłsudskiego, ale w ogóle duży kawał historii Polski w XIX wieku, gdzieś tam sięgając do powstania styczniowego i w XX wieku mniej więcej do II wojny światowej, więc no to jest wielka zagadka, jak będzie ta narracja poprowadzona. Ja bym sobie życzył jako historyk i może nawet bardziej jako obywatel tego państwa, żeby, chociaż to się nazywa, instytucja się nazywa Muzeum Józefa Piłsudskiego, to żeby pokazywała tę postać w taki sposób zniuansowany, krytyczny. To znaczy nie odmawiając jej oczywistych zasług, również tej zapewne największej, to znaczy kierowania państwem w czasie no, największego kryzysu towarzyszącego odzyskiwaniu niepodległości, niewątpliwie. I cokolwiek zostanie ustalone na temat autorstwa Bitwy Warszawskiej, no to przecież nie zmieni to faktu, że Piłsudski ponosił za to odpowiedzialność. Tak, on to firmował i gdyby ta bitwa się nie powiodła, to by to wszystko poszło na niego, tak? I wtedy by już nikt nie próbował dociekać, czy czasem Weygand tam coś nie podpowiedział, albo generał Rozwadowski. Ale powinno to być muzeum, które pokazuje no, również te wątpliwości, być może nawet stawia znaki zapytania, jakie stawiają sobie historycy. Jeśli chodzi o Muzeum Bitwy Warszawskiej, to w ogóle o nim nic nie słyszałem, poza tym, że był jakiś dziwny konkurs, który ostatecznie chyba został unieważniony, albo nie został w każdym razie zrealizowany i o wystawie nic nie wiem, ale wyobrażam sobie, że to też mogłoby być ciekawe, to znaczy pokazać przyjeżdżającym do Warszawy na przykład cudzoziemcom, że taka bitwa w ogóle była i że ona była niezwykle ważna z punktu widzenia historii tego państwa, ale właściwie również całej Europy. I gdyby to było pokazane w sposób odpowiednio właśnie krytyczny, z wykorzystaniem no, różnych nowoczesnych środków, ale jednocześnie bez popadania w jakiś taki samozachwyt i historiografii, no to ja myślę, że temat jest jak najbardziej pasjonujący. A do tego, co zostało powiedziane wcześniej, to bym dodał jeszcze jedną rzecz. Mianowicie pani mówiła o tym Rembeku. Ja powiem tak, ja Rembeka przeczytałem stosunkowo późno. Nie wiem, z 10, może z 15 lat temu.
I to, co mnie uderzyło, to jest to, że jeśli dobrze pamiętam, on był wydany w 1938 roku po raz pierwszy. Jakoś tak na krótko przed wybuchem II wojny światowej. To jest bardzo antyheroiczna opowieść. Że, znaczy, tam jest oczywiście to bohaterstwo, ale ja odbierałem tę powieść jako przejaw zmieniania się perspektywy, która się dokonywała w dwudziestoleciu międzywojennym, że tę wojnę już oglądano wtedy, chciano oglądać, bo książka była nagrodzona, z trochę innej perspektywy. A potem przyszedł komunizm, znaczy II wojna światowa, komunizm i cofnęliśmy się na początku lat 90., tak jak powiedział profesor Rutkowski, do takiej naiwnej hagiografii, której, no niczego nie ujmując, przykładem jest książka leżąca na wierzchu, Józef Piłsudski, Marzyciel i Stratek. I właściwie niezależnie od tego, co jest w środku, taki tytuł no, już sugeruje, prawda, niezbyt krytyczne podejście, nazwijmy to, do bohatera. Proszę Państwa, jak widać, badania trwają. Wiele próbuje się powiedzieć. Często trudno wyjść poza pewne obowiązujące schematy i nasi rozmówcy mówili o tych schematach, ale wróćmy jeszcze do jednego zagadnienia. Rozmawialiśmy już o tym, jakie trudności, jakie wyzwania badawcze stawia przed nami wojna 1920 roku. Chciałem teraz zapytać Państwa z perspektywy współczesnych, nie tylko badaczy, ale też nazwijmy to użytkowników historii, tych, którzy obserwują współczesne życie społeczne, polityczne, ale też mają wpływ właśnie na to, jak i co mówi się o historii. Jak Państwo sądzicie, jakie znaczenie dzisiaj powinna mieć dla nas może nie tyle sama wojna, co opowieść o niej, historia tej wojny, historia wojny 1920 roku. Pan profesor Rutkowski mówił o tej sinusoidzie, o tym, że raz się mówiło, raz trochę spychało w niepamięć z przyczyn politycznych przede wszystkim, a dzisiaj, w 2020 roku, w 100 lat od tych wydarzeń, jakie znaczenie powinny one mieć dla nas, współczesnych obywateli Polski, z, powiedzmy, konsumentów kultury również, ale także osoby, które jakieś podstawy wiedzy o przeszłości mają. Jak Państwo sądzicie? Może zaczniemy od Pani doktor. Ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie jako uczestniczka pewnych wydarzeń kulturalnych, jako, nie wiem, pojawiają się filmy, seriale, ale to wszystko rzeczywiście jest konstruowane na zasadzie takiej dosyć hagiograficznej. Tu pan profesor wspomniał o tym Muzeum Bitwy Warszawskiej, no, które no, może jednak powstanie, tak? I jako osoba, która też przecież jakby żyje w tym kraju, chciałabym zobaczyć, jaka będzie wystawa, które wątki będą wyeksponowane, a które będą jednak marginalizowane, ale też bardzo interesuje mnie to, w jaki sposób będzie tam prowadzona działalność edukacyjna, bo zakładam, że będzie jakaś. I bardzo mnie to interesuje, jaka to będzie linia i na ile zależna też od prowadzonej polityki historycznej. No myślę, że tego typu instytucje bardzo często są od polityki historycznej uzależnione. Więc ja jestem bardzo ciekawa, może nie tego, co my teraz powinniśmy wiedzieć, ale jak to będzie, jak ta narracja, a szczególnie ta narracja oficjalna będzie prowadzona w najbliższych latach i w ogóle no, w przyszłości, jakby jak ta pamięć o wojnie będzie przekazywana Polakom. Mamy różne wydarzenia w naszej historii, które w podręcznikach szkolnych, w edukacji, w trakcie wydarzeń kulturalnych, artystycznych są wykorzystywane jako przykłady, które budują nasze poczucie patriotyzmu, naszą tożsamość, wpływają na nasz światopogląd. Tych wydarzeń jest dużo i chociażby ostatnia, II wojna światowa dostarcza ich bardzo, bardzo wiele i okres powojenny również.
A gdzie zmieści tutaj właśnie rok 20? Jakie znaczenie on ma według Państwa, Panie Profesorze? Znaczy, ja też się podzielam tak obawy trochę pani doktor co do tego, w jaki sposób zostanie to przedstawione, bo jest to troszkę duża pokusa i to jest pokusa, myślę, niekoniecznie także polityczna, czy takiego typu klasycznego pokazania triumfu, pokazania tego z punktu widzenia tylko czystej historii militarnej. Mi byłby bliższy sposób pokazania 20 roku jako swoistego cudu odzyskania niepodległości, cudu, który był efektem tak wysiłku, ale bardzo też różnych postaw, prawda, który nie był czarno-biały, który właśnie, żeby w taki sposób właśnie bardzo zróżnicowany pokazać no, to, co się okazało. Tak? Nie to, że przyszli nasi, nawężyli mięśnie i pokonali złych bolszewików, tylko, że jest to ogromny wysiłek części narodu, narodu, który się budował, który się tworzył, który obejmował także właśnie różne narodowości o różnym stosunku do tej państwowości. I w związku z tym, że to nie było takie proste, łatwe, przyjemne, heroiczne, tu żeśmy postrzelali właśnie do bolszewików i wygraliśmy, bo, tylko że był to ogromny wysiłek bardzo społeczeństwa w bardzo trudnych warunkach. I którego efekty, prawda, były bardzo długotrwające. No, czyli, to było, myślę, takie właśnie, myśliłem taką konstrukcję, takiego trochę zdjęcia polskiego społeczeństwa w chwili próby, prawda, które to zdjęcie czarno-białe byłoby na pewno różne szarości, białości, czerni, prawda, które w moim przekonaniu są potem bardzo mocno pokazać jednak, czym dla nas była wtedy dzisiaj tak niepodległość i spróbować przetłumaczyć emocje ówczesne, które są często trudno tłumaczone. To właśnie była mowa o bardzo wyraźnym wątku antysemickim, który miał swoje podstawy i który też oddziaływał potem na relacje polsko-żydowskie. Ale też takich wątków można by jeszcze kilka i takich właśnie mitów założycielskich państwa, prawda, kilka jeszcze pociągnąć. I zobaczcie, pokazać to trochę w takiej szerszej perspektywie. Jako też oczywiście fundament, no, jeden z fundamentów, tak oprócz roku 18, w ogóle cały ten okres 18-21, prawda, czy 20, jako ten fundament założycielski nowego państwa, który w moim przekonaniu, no, jako też trochę historyka historiografii, no, w dużej mierze w każdym sposób wyraźnie wpływało także na to, co się działo w Polsce po roku 45. Gdzieś ta pamięć, uszatowane wówczas postawy, zachowania, no one jednak odgrywały istotną rolę, żeby tylko nie być gołosłownym, no dyrektor tego instytutu, pierwszy po II wojnie światowej, Tadeusz Manteuffel, był żołnierzem 20 roku i stracił rękę w roku 20. I myślę, że no to go jakoś w sposób też kształtowało i kształtowało też, wpływało na działalność, jaką prowadził w bardzo trudnym czasie, tak, po wojnie. On zresztą o tym bardzo ciekawie pisze w swoich wspomnieniach, zupełnie aheroicznie. Wspomina, że tę swoją przygodę z 20 rokiem, która się skończyła tragicznie, jako właśnie no, przykład tego, jakie znaczenie ma przypadek, bo on to stracił tę rękę nie w bitwie. Jechał wozem i był bardzo zmęczony, trzymał karabin w ten sposób, że ten karabin mu wystrzelił i przestrzelił przez przypadek ramię. Wdała się gangrena, musiano amputować rękę. On się do tego bardzo zdystansował. Też pokazuje to właśnie ten proces, o którym wspomniałem, to znaczy, że w dwudziestoleciu międzywojennym ludzie już zaczynali trochę inaczej na to patrzeć i to się zatrzymało. Ale zgadzam się z tym, co powiedzieliście Państwo, to znaczy, że to jest, że rok 20 jest konstytutywny dla no, polskiej pamięci o odzyskiwaniu niepodległości. On wieńczy tę niepodległość, tak? No bo przecież jest jasne, że gdyby Polska się nie obroniła, no to rozmawialibyśmy o czymś zupełnie innym pewnie w tej chwili. To byłoby zupełnie inne państwo. Natomiast ja bym powiedział tak, że w takim muzeum jeszcze przyszło mi do głowy, to warto by było powiedzieć nie tylko, że była bitwa 20 roku, czy też wojna 20 roku, ale że był również pokój ryski, który nie jest już tak oczywistym zwycięstwem Polski. Z jednej strony oczywiście jest, no, można powiedzieć, zabezpiecza polską egzystencję na kolejnych
18 lat, tak, jakoś tam, natomiast no, pod względem na przykład wyobrażeń na temat tego, jak ta Polska będzie wyglądała, no to Piłsudski ponosi tam porażkę, prawda? Jest to zgniły kompromis, o tak, tak powiedzmy, pomiędzy tym, co możliwe, tym, co by chciano. Aczkolwiek pokój też rokują, tak, Piłsudczycy, tak, którzy jakby uznają rację, że no nie da się stworzyć właśnie jakiejś federacji, jakiegoś większego, kolejnej pierwszej Rzeczpospolitej, prawda? Tym bardziej to pokazuje na te ograniczenia, które już... No to wtedy... wycofanie się z Mińska, prawda, tak, po zasadzie ryski, którego przecież zachowanie proponowali Rosjanie. Sowieci, tak, bolszewicy. Proszę Państwa, ten wysiłek zbrojny, ale nie tylko, również cywilny, gospodarczy, nie tylko mówimy bowiem o daninie krwi, ale również o innych wyzwaniach i udrękach towarzyszących wojnie 20 roku był oczywiście bardzo, bardzo znaczący i chyba troszkę brakuje, tak jak pan profesor Rutkowski stwierdził, zwrócenia uwagi na aspekty pozamilitarne, ale tak faktycznie, by zobaczyć ogrom tragedii wojny 20 roku, wystarczy chyba pójść na powązki wojskowe i zobaczyć kwatery żołnierzy, często 16- czy 17-letnich, którzy zginęli w obronie Warszawy właściwie, tak można by to określić, w Bitwie Warszawskiej. Muzeum... No to właśnie bym się upomniał o pamięć Armii Ochotniczej, o której w zasadzie do dzisiaj nie mamy żadnej monografii, ma się ukazać chyba w tej chwili, ale chyba taka popularna dosyć. Znaczy właśnie tych uczniów szkół warszawskich i to często właśnie, broń Boże, nie inteligentów, tylko młodzieży, która poszła na front już w lipcu, tak, na początku sierpnia 20 roku, tak, o której niewiele wiemy. Pozostaje mieć nadzieję, choć trudno dyskutować, nie znając założeń, że powstające muzeum wbrew nazwie nie będzie dotyczyło tylko Bitwy Warszawskiej, ale tak jak Państwo mówiliście, będzie dotykało znacznie szerszych aspektów zarówno całej wojny, aż chociażby, czy włącznie z traktatem ryskim, czy też pewnych elementów kultury i propagandy, o których rzeczywiście wiemy jeszcze stanowczo zbyt mało, chociaż od 1920 roku mija właśnie 100 lat. Proszę Państwa, to tu, na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego jest szansa na prowadzenie takich badań. Mamy wybitnych specjalistów, którzy doskonale rozumieją, jak słyszeliście Państwo, potrzeby i wyzwania, które stoją przed historykami w naszych czasach. Dyskutowali z Państwem pani dr Maria Antosik-Piela, pan profesor Tadeusz Rutkowski i pan profesor Piotr Majewski, a ja się nazywam Artur Markowski i miałem ogromną przyjemność prowadzenia tej dyskusji. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękujemy pięknie.